Jak co dzień, tak i dzisiaj chciałem przywitać się z wami i podzielić ostatnimi informacjami. Nic właściwie nie zmieniło się od wczoraj wieczór. A więc czekamy. Faktem jest, że my i delegacja rządowa stoimy na dwóch skrajnych biegunach. Zaczyna się nasz film wydarzeniami 70 roku, no, kiedy właśnie Gomułka wyprowadził czołgi, wyprowadził transportery, siły porządku tak zwane, no i którym pozwolił strzelać do robotników. Życie Wałęsy to jest w ogóle historia od biednego wiejskiego chłopca na zupełne szczyty, czyli taki amerykański rodzaj kariery. Potem pada na nią cień, no bo ta prezydentura to była, powiedzmy sobie, pod znakiem zapytania. Ja najpierw myślałem o tym, żeby może zrobić coś takiego, żeby dać dużo scen, których nikt nie zna. Żeby nie tylko powtarzać jakby historię, tylko powymyślać, co było w środku. Taki był jeden z pomysłów, żeby, to znaczy mój pierwszy, prawdę mówiąc, żeby to się była po prostu, Wałęsa się spóźnił do stoczni o parę godzin na ten strajk. Ja pomyślałem, że byłoby ciekawe zrobić tę drogę i wymyślić, co się działo w środku. To właściwie jest nieznane i nie bardzo wiadomo, co on tam robił naprawdę, ale to jest bardzo ciekawe. To jest portret człowieka, a nie portret historii. Historia jest absolutnie w tle, ale też świadomie pan Andrzej podejmuje ten okres życia Wałęsy, który doprowadził do upadku socjalizmu, a nie do... A film nie mówi dalej o prezydenturze i tak dalej, która jest różnie komentowana, więc chodzi o to, żeby pokazać tą zdecydowanie pozytywną i lepszą stronę Lecha Wałęsy, a nie wchodzimy w jakieś kontrowersje, co było też negatywnego i tak dalej. To jest raczej portret i tyle pozytywny, ile on dotyczy okresu pozytywnego. Mnie by zależało na tym, żeby pokazać właśnie, jak się rodzi i jak się, że tak powiem, no, utwierdza taki ludowy bohater jak Lech Wałęsa. To jest właśnie zdumiewające i wspaniałe, jak on, że tak powiem, był prawdziwym, wiarygodnym głosem tych tysięcy ludzi pracy. A historia nie jest skończona. Bohater niezwykły, tragikomiczny, wielki, ze słabościami, żyje i ciągle bierze udział w naszym życiu publicznym, przetrwał wszystko. No i gdzie to zamknąć, jak to opowiedzieć? Dlatego Andrzej ma rację, że to jest jego najtrudniejszy film. Mnie zależało na tym, żeby właśnie pokazać wielkość i słabość, bo bez słabości nie ma wielkości. Pokochamy bohatera, jeżeli widzimy, że on jest słaby i ma wątpliwości, a jak nie, no to co on nas obchodzi, to jest częścią historii po prostu, więc musi się potykać, wywalać, podnosić. Czy Lech Wałęsa musiał zaakceptować scenariusz? Nie musiał zaakceptować scenariusza, absolutnie się odciął od tego, powiedział, jak zrobicie, to ja wam powiem, co myślę i albo to poprę, albo nie, także jesteśmy raczej tutaj w sytuacji wyczekującej na opinię pana Lecha do premiery, ale też nie przeszkadza, nie robi żadnych kłopotów, nie wtrąca się po prostu, stoi z boku i czeka. Z jednej strony są takie wydarzenia historyczne, które no, fenomenalnie są realizowane, uważam, ale z drugiej strony one są znane, to znaczy my je pamiętamy i ze zdjęć archiwalnych i z lekcji historii. Troszeczkę takie życie rodzinne, no to jest takie wybiegnięcie w stronę, której, no, której nie, do każdy, znaczy, no, nie każdy miał dostęp i raczej się nie wiedziało o pewnych sprawach. Tego nie ma strasznie dużo, to nie jest film o życiu Danuty i Lecha w prywatnym, tylko raczej jest o Lechu Wałęsie, o Solidarności i ten wątek taki, powiedziałabym, rodzinno-domowy jest drugoplanowy zdecydowanie, ale Lech bez Danuty pewnie byłby na pewno kim innym, w związku z tym to jest istotne pewnie, że ona była koło niego. Moja rola już jest niewielka, ja tu przyszłam do Lecha, ale on tutaj jest właściwie, no, to jest ten początek, znaczy początek, to już no, trudno powiedzieć, gdzie to się wszystko zaczęło, zaczęło się dawno, ale w jakimś sensie to jest ten moment kulminacyjny de facto, w związku z tym ona tutaj ląduje w tej stoczni, widząc, próbując z mężem jeszcze przez chwilę jakoś porozmawiać
tak blisko normalnie, po czym wychodzą i go biorą na ręce i go niosą i krzyczą. I z jednej strony ta atmosfera jest niesamowita, bo on opisuje, że to był sierpień, to był 80 roku, to była jakaś... że tak powinien wyglądać świat w ogóle. Znaczy, tacy powinni być ludzie dla siebie i tak powinno być. Tak powinno być wspaniale. A z drugiej strony jednak totalna świadomość tego, że traci się męża i że to życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. I że w jakimś sensie od tego momentu ona się musi jakoś usamodzielnić. Także to dla Danuty Wałęsy, czyli dla mnie w tym sensie jest to taka scena, żeby o tym, że ona jakoś zostaje sama po prostu. Że tu jest ten tłum ludzi, Lechu, który ma swoją misję i będzie robił te wszystkie wspaniałe rzeczy, a ona w jakimś sensie zostanie tam na posterunku, w mieszkaniu, w domu, sama. Ten entuzjazm tu jest ledwie cieniem tego, co było, dlatego że cały ten plac było kilkanaście tysięcy ludzi, a może nawet więcej. W związku z tym ten entuzjazm się zawsze multiplikuje w zależności od tego, jak wielkie tłumy się gromadzą. Ludzie wtedy są w takim tłumie, w takim zbiegowisku, czy w takim, kiedy się schodzą, no to są śmielsi w wyrażaniu swoich uczuć. My tu staraliśmy się za pomocą naszych statystów zrobić tą grupkę ludzi, która stoi bezpośrednio przy bramie i że tak powiem, słyszy to przemówienie Lecha, które jest końcowym przemówieniem, gdzie on się żegna z zebranymi, bo my myślimy o tym tak z perspektywy, że głównie to, co się działo za bramą, było decydujące. Za bramą to, co się działo, było możliwe, dlatego że tu nieustannie przesiadywał tłum. Pamiętam te dzikie tłumy, które tutaj były. Pamiętam Wałęsę, którego po raz pierwszy w życiu widziałem właśnie, jak stał na bramie i przemawiał. No i teraz widzę Więckiewicza, który robi to co najmniej równie dobrze, o ile nie lepiej. To jest oszałamiająca rola, naprawdę. Taka amerykańska rola, od środka, zbudowana. Zaraz w pierwszych dniach strajku byłem w tym czasie, przyglądałem się, jak to wyglądało i to, co było najbardziej właśnie takie uderzające, to było to, że wszystko, co się dzieje w sali BHP, gdzie odbywały się obrady, gdzie było kilkadziesiąt, a potem sto kilkadziesiąt komitetów fabrycznych, które, że tak powiem, tworzyły razem wspólnotę tej Solidarności, ale to wszystko było nadawane przez radiowęzeł. Tu leżał tłum ludzi, który po prostu nieustannie był świadkiem. Mówiono w ich imieniu, ale oni słyszeli, co się mówi w ich imieniu i w każdej chwili mogli wejść do tej sali, wejść chwilę. Ale my się z tym nie zgadzamy, albo mamy inny pogląd. Także ta demokracja taka bezpośrednia, tak byśmy to nazwali, była no pierwszym takim zwycięstwem na pewno tej właśnie stoczni i tego, co się tutaj działo w sierpniu. No najważniejsze jest to, że powstał dobry film, na który pójdzie dużo widzów. Przede wszystkim zależy nam bardzo na młodym pokoleniu, żeby ten film dotarł do świadomości młodego pokolenia, który nie zna tych czasów, no bo starsi pamiętają i będą się zawsze odnosić jakoś do tego. Marzę o tym, żeby ten film był zaakceptowany przez wszystkie generacje widza, a na tym młodszym zależy nam szczególnie. Chcielibyśmy na początku stycznia zrobić tę premierę, bo ten film ma jeszcze bardzo długi okres postprodukcyjny z powodu dosyć skomplikowanych efektów komputerowych i czyszczenia archiwaliów, dopasowania do dzisiejszych jakichś możliwości technicznych, także myślę, że w połowie stycznia premiera powinna być w Gdańsku. Duża część tego filmu jest wzięta z materiałów tamtego czasu. No i teraz cała trudność polega na tym, jak naszych aktorów, nasze sceny napisane przez Janusza Głowackiego wpleść do tego materiału dokumentalnego, tak żeby on był homogeniczny, żeby on był jednolity, żeby on był maksymalnie prawdziwy. Będzie twarz czy postać Roberta Więckiewicza grającego Lecha Wałęsę wmontowywana w materiały archiwalne w ramach jednego obrazka. To nie jest używanie tylko archiwaliów, ale ingerencja w archiwalia, wymieniając jakby prawdziwego Wałęsę na sztucznego Wałęsę, czyli na Roberta Więckiewicza.
Łączą się zresztą tutaj kolorowe sceny z czarno-białymi. No takie powstaje, sam jestem zdziwiony, nie robiłem takiego filmu.